Witajcie moi drodzy, dzisiaj postanowiliśmy wybrać się do Kałagoe, historycznego miasteczka leżącego zaledwie pół godziny od centralnej części Tokio. Jego sławna historia sięga epoki Edo, gdy Kałagoe było zwane Małym Edo. Edo, czyli tak kiedyś nazywało się Tokio. W epoce Edo Kałagoe było ważnym dla stolicy Japonii miejscem strategicznym, stąd jego podobieństwo pod względem architektonicznym i kulturowym do stolicy Japonii tamtego okresu. Dzisiaj jedną z największych atrakcji Kałagoe jest jego główna ulica, zabudowana klasycznymi budynkami magazynowymi zwanymi Kurazukuri, stąd też nazwa tejże właśnie ulicy. Ma to swój wyjątkowy klimat, dlatego właśnie zarówno Japończycy, jak i turyści przyjeżdżają tutaj, aby robiąc zakupy w klasycznych sklepikach, doświadczyć nostalgicznej atmosfery z przeszłości. Oczywiście o atrakcjach Kałagoe można mówić dłużej i na pewno to jeszcze uczynimy przy następnej okazji, gdyż postanowiliśmy, że tu wrócimy. A dlaczego? Ano dlatego, moi drodzy, że przyjechaliśmy do Kałagoe przy okazji festiwalu. Festiwalu, który odbywa się w tym mieście w październiku każdego roku. Festiwalowy, kolorowy zgiełk tak nas pochłonął, że zabrakło nam energii i czasu, aby dokładnie spenetrować całe to miasto, a atrakcji tutaj nie brakuje. Dlatego postanowiliśmy uczynić to, gdy do Kałagoe przyjedziemy następnym razem, gdy znikną festiwalowe tłumy. Pomijając zabytkową ulicę, o której przed chwilą wspomniałem, warto jeszcze wspomnieć o jeszcze jednej atrakcji, którą trudno pominąć, gdyż jest to symbol tego miasta. Mowa o zabytkowej drewnianej dzwonnicy zwanej Dzwonem Czasu. Ładnie, prawda? To właśnie tutaj umówiliśmy się z naszą ekipą, z resztą naszej ekipy, aby wspólnie zatopić się w festiwalowych uciechach. Zapraszamy zatem wszystkich na spacer po festiwalowym Kałagoe. No to już wszystkich znalazł, widzę. Thank you.
Za dodatkową opłatą pan nie zdąży zabrać rąk. Wtedy wychodzą te różowe kuleczki z kawałkami śmiernicy. Koniec. To jak zobaczanie tego termiaka? でもなんか知ってる人いるね。
Dwa jadę, zobacz, tam z tyłu siedzi drugi. I ten jeden jest na trzech smyczach, to musi być bardzo jakiś jadowity taki. To makie. Bądź, on głęb, tak? Głęb, na to taka Thank you.
Dobra, jakie czuwadzą, ale... Ale wiesz, ale... Dlaczego by się mógł gejżyń spodziewać po tego typu miejsce? To nie jest kierowane do obcych gejżyń. Ale nie w ogóle. Poniosło niektórych. Sing a song. 違うの？歌わせてくれないの？